Dzień dobry, witam serdecznie Paweł, Śliwa, bieżąca analiza techniczna. Spoglądamy tradycyjnie na wykresy. Zaczynamy od indeksu dolarowego, który niezmiennie rośnie. Dolar cały czas zyskuje na wartości kierującej się w stronę 103. Tym samym też no, ta seria, lipcowych, seria czarnych lipcowych świec no, może zostać w całości zdyskontowana. Tym samym też notowania wrócą do początku. Impulsu spadkowego patrząc tak strukturalnie, tak, czy ponieważ ta seria czarnych świec stworzyła nam nowy dołek, więc w takich kategoriach należałoby to rozpatrywać. 101, tak no, historycznie rzecz ujmując, albo dołki, albo szczyty, no że cena jest powyżej, no to w tej chwili wystarczy spojrzeć w lewo i zobaczyć ile dołku pojawiło się tutaj, chociażby w tym roku. Jasno, jest, to, jest to jasna informacja, że po przetestowaniu 103, jeżeli nastąpi potencjalna przycena dolara amerykańskiego, no to 101 będzie pełniło pierwszą planową rolę. Ja dodatkowo będę obserwował jeszcze wskaźnik relatywnej siły, bo jeżeli dotrze on do wartości 70 punktów, to na pewno wzmocniłoby to informację płynącą z testowania 103, zakładając oczywiście, że te dwa zdarzenia zostaną połączone w tym samym, powstaną w tym samym czasie. Eurodolar. Spadków nie widać końca. Po małym zatrzymaniu z początku tygodnia mamy formalnie nowy dołek, więc przesada nam się rozbudowywuje. Wartość wspólnej waluty europejskiej traci. Przypomnę, że ostatnio rysowałem taki kanał wzrostowy wskazujący, że ok, mamy wzrosty, ale jednak ich impet i dynamika jest dość mała. O czym sugeruje kąt nachylenia tych równoległych czerwonych linii. No, najbliższe wsparcie według mnie to 1,0850. Także tutaj najwczynnie dowiemy się, czy potencjał na wzrosty jeszcze będzie widoczna, a potem figurę niżej mniej więcej jakichś 120 pipsów, niżej jest linia poprowadzona po dołkach, czyli wspomniana dolna linia kanału wzrostowego. Tu podobnie jak i w przypadku indeksu dolarowego, niskie wartości RSI mogą być elementem, który z technicznego punktu widzenia warto wziąć pod uwagę, jeżeli linia 300 punktów zostanie dotknięta. Taka sytuacja miała miejsce na przykład w momencie, kiedy tworzony był dołek na przełomie... Maja i czerwca tego roku. Dzisiaj spojrzałem na koronę norweską, która po odbiciu 10.80 przełamała 10.30 i w tej chwili powróciła w te obszary, więc mamy taki ruch korekcyjny, który stosując miarę Fibonacciego w tej chwili pokrywa się z linią 38,2%, biorąc pod uwagę. Tylko i wyłącznie ten ostatni puls spadkowy. Ta linia znajduje się po środku tej żółtej strefy. Minimalnie wyżej, czyli w okresie 1035, jest kierunkowe mierzenie, tutaj opisane jako FS100. Czyli jeżeli porównana została, czy też bazą do, do porównania była wzrost z końcówki czerwca tego roku i odłożymy je od ostatnich minimów, no to na wykresie dziennym ewidentnie widać, że to miejsce, ta przestrzeń kolor żółtego niesie za sobą spory potencjał podażowy. Maximas wczoraj i dzisiaj znajdują się już w tej żółtej strefie, no ale nie ma jeszcze jakichś szczególnych informacji, jeżeli chodzi o zmianę nastawienia do tego instrumentu. Ja w takim krótszym terminie powiązałbym powrót do wyprzedaży dolara amerykańskiego z ceną 10,23 mniej więcej, czyli jeżeli zrobiłby się takie klasyczne prawe ramię formacji RGR-a, no to można byłoby mówić o tym, że notowania. USD będą dalej kierowały się na południe, w stosunku oczywiście do korony norweskiej. Na razie sobie mamy serię wyższych szczytów i wyższych doków z wyhamowaniem w okolicach 10:30, ale to nie jest jeszcze podstawa, żeby mocno spoglądać na południe, patrząc oczywiście na, z perspektywy takiej czystej analizy wykresu bez jakiejś szczególnej narzędziówki. E, NZD e, wczoraj dotarł w okolice 0,6080, miejsce, które charakteryzuje się dość dużą powtarzalnością w tworzeniu dołków, aczkolwiek był też i w tym roku w punkcie odniesienia, który jest niżej w okolicach 0,60, więc oba te miejsca są ciekawe, jeżeli chodzi o kontekst stworzenia potencjalnego dołka. No, musimy chwilę poczekać, czy żółta strefa rzeczywiście tutaj będzie takim punktem zwrotnym, bo jak na razie dzisiejszy kształt świecy, oczywiście mamy początek dzisiejszej sesji jeszcze nic nam tutaj nie wnosi. Wczorajsza czarna świeca straszy kontynuacją wyprzedaży ZD na korzyść dolara amerykańskiego, ale mimo wszystko tutaj może się jeszcze coś wydarzyć w obrabie dzisiejszej. Sesji. Australijczyk. E, przełamane 06580, czyli wsparcie, które miało szansę stać się trampoliną dla popytu więc ten punkt przechodzi do historii, nawet ja chyba nie będę go traktował za bardzo jako punkt odniesienia związany z tworzeniem szczytów, czyli zamiany wsparcia w opór, bo takiej historii ja tutaj nie mam. Szczyty ostatnie, czyli z października zeszłego roku w tej strefie pojawiały się niżej, bo w okolicach 065 30 czyli jakieś półfigury tu jest w pustej przestrzeni. Dołki, no kolejną kreskę mam 0,64, ale też mogę sięgnąć podobnie jak i w przypadku Australijczyka do minimów Majowych. No i w tym kontekście to jest cena 0,64 mniej więcej 60. Ja tu market cenowy, żeby on z nami został. Jeżeli na zmiana kierunku ceny nastąpiłaby dość gwałtownie, no to ciekawym aspektem byłoby szybki powrót powyżej 0,6580, ewentualnie testowanie tego z drugiej strony wydłużyłoby w czasie. Konsolidacji, o której bodajże mówiłem wczoraj, czy też przedwczoraj. EuroCHF, do którego nie zaglądaliśmy przez dłuższą chwilę. Długo bronił 0,97. Notowania wychodzą dołem. Zgodnie z dotychczasowym kierunkiem układu szczytów, niższe szczyty niż dołki i wcześniej tam było testowanie 0,98-50 różowa strefa. Kąt nachylenia dość łagodny, ale ewidentnie widać przyspieszenie po stronie podaży, co też przekłada się na wskaźnik Bollingera, który próbuje nadążyć za tą uciekającą ceną. Historycznie patrząc, no notowanie tej ceny tego instrumentu są bardzo nisko, co nie znaczy, że nie mogą być niżej. Aczkolwiek no ja jestem zwolennikiem, że muszą nastąpić jakieś szczególne wydarzenia, żeby te nowe. Historyczne nauki się pojawiły. Przypomnę, w przypadku funta brytyjskiego do dolara to był na przykład Brexit, referendum i potem wszystko, co się wydarzyło, sprowadziło go na nowe minima. W przypadku liry Tureckiej, no to oczywiście zawierucha związana z inflacją i określoną polityką prowadzoną przez tamten, tamtejszy rząd. Więc to są takie duże wydarzenia, które mogą wpłynąć na zmianę czy też oszerzenie przedziału, w którym porusza się w, licząc w dekadach dana waluta. Tutaj jesteśmy dość nisko, więc ja będę coraz odważniej spoglądał na gór, do góry na umocnienie euro, no ale na razie nie ma ku temu sygnałów. To jest też ważna informacja, że dopóki ten układ szczytów jest coraz niżej, no to tutaj nie ma co na siłę. Doszukiwać wzrostów, bo będzie to po prostu skazane na porażkę. Spojrzenie na USD PLN, który wychodzi powyżej 4.05 więc mamy próbę rozbudowania struktur wzrostowych, kto wie czy nie przyniesie nam to też zmiany trendu, linia poprowadzona po ostatnich dołkach powoli jest przełamywana, jeszcze tutaj musimy dać sobie chwilę czasu, żeby to zostało zweryfikowane i ustabilizowane na wykresie, no bo z dzisiejszej białej świecy oczywiście może się zrobić, kolor czarny i wtedy cena powróci poniżej spadkowej trendu. Najbliższym ograniczeniem według mnie około 10, 4, 411 Tu może powstać lokalny szczyt, jeżeli cena tu dotrze, to potencjał na wzrost oczywiście będzie, ale jakieś krótkoterminowe korekty też będę brał tutaj pod uwagę, czyli powrót np. w okoce 4 0,5. Spójrzmy jeszcze, co euro w relacji do PELE na, na to. Powróciło powyżej 4,42, no i kieruje się do 4,48. Według mnie to jest krytyczny obszar, którym warto pamiętać, no bo to tutaj powstały te ostatnie szczyty, które spychały notowania tej pary walutowej ku nowym minimum, więc jeżeli cena wyszła powyżej 4,48, może 4,50, no to rzeczywiście trzeba było się zacząć martwić o kondycję. Naszej jednostki monetarnej. Temat surowcowy tradycyjnie rozpoczynamy od ropy. Ja dość dużo ostatnio mówiłem o 82 dolarach na ropie WTI jako potencjalnym miejscu, gdzie może powstać punkt zwrotny. No, wczorajsza sesja chyba udowadnia, że tego typu założenia mają racjonalne podstawy, a przynajmniej bazują na historii konsekwencją jest przecena już poniżej 80 dolarów. Strukturalnie no to oczywiście 74 jest najbliższym kluczowym wsparciem. Technicznie, jeżeli ktoś z Państwa stosuje wskaźniki, no na pewno środkowa linia Bollingera, której umiejscowienie można bardzo łatwo powiązać z lokalnym szczytem, który został ostatnio przełamany tym z połowy lipca, czyli 77,50. Więc jest to jakaś potencjalna przeszkoda przed Dotarciem do minimum z tego roku, czyli do końca 64, wcześniej, oczywiście, biorąc pod uwagę, znajdujący się o, o 10 dolarów wyżej aktualne spacie 74. Ja jeszcze tylko tu dorzucę ten marker, żeby on z nami został. 7,7 mniej więcej 40-50 centów, to jest ta przestrzeń, która może być tutaj użyteczna. Nie inaczej w przypadku ropy 87, odbicie w dniu wczorajszym, spadkowe strzałki, które tu się pojawiały, więc ja mogę już skopiować i dołożyć kolejną. Przepraszam, już jest, więc bodajże wczoraj czy przedczoraj ją tutaj postawiłem. Więc konsolidacji ciąg dalszy. To jest chyba najprostsze, co można by opowiedzieć, bo zwracam uwagę, że mniej więcej od Grudnia, tak naprawdę, ten cen raczej porusza się w bok niż tworzy jakieś nowe struktury wykresowe, a kluczowymi punktami są jest 70 dolarów dla Europy Brent i 87. Pomiędzy tymi cenami nie powstało nam nic nowego, czego byśmy nie mogli tutaj oczekiwać, Są też właśnie ta koncepcja ruchu bocznego pozostaje z nami. Wracamy do złota, wracamy w sensie takim, że jesteśmy tutaj codziennie. 1955-1960. Cena oddala się, czy też kieruje się na południe z tej przestrzeni. Czy tym samym też ruch od 1900 z dużym naruszeniem 1960-1955 może rzeczywiście być korektą. Więc ja celuję w powtórkę z historii z dwóch poprzednich przypadków, czyli odbicia 2070, sprowadzało złoto dość nisko poniżej 1800, a ostatnie wzrosty traktuję jako chwilowy przystanek. W takim zachowaniu. To już było realizowane na przykład w kwietniu ubiegłego roku, więc można było posiłkować się właśnie dokładną kopią tego zjawiska. Więc jak 1900 zostanie przełamana, to jest najbliższe wsparcie, no to otwiera się droga w stronę 1815 przepraszam, i 1760. Ja powoli przeciągam te wartości w prawo, żeby one dziś tutaj mi nie umknęły podczas kolejnych naszych spotkań. Te rzeczy, które Państwo widzicie i o których jeszcze przepraszam, będziemy mówić szczególnie w kontekście indeksów, to oczywiście może być pokłosie też i czynników troszeczkę fundamentalnych, bo tam w Stanach Zjednoczonych pojawił się zmiana ratingów tego kraju, więc to wszystko gdzieś może się odbijać na Instrumentów kwotowanych właśnie w dolarze amerykańskim, ale technicznie przynajmniej część z nich była przygotowana do takiego scenariusza. Pytanie tylko, czy to będzie długotrwała, czy krótkotrwała zmiana, no tego nie da się jednoznacznie odczytać. W tej chwili z wykresu w końcu przyszłości nikt nie zna. 8700 to jest wartość kluczowa dla miedzi. I mamy kolejne czarne świece, które się pojawiają w tym obszarze po sporym naruszeniu, bo tam prawie 8 800 zostało zahaczone, utworzone maksima, jeżeli chodzi o miesiąc lipiec. No, ale to jest dla mnie kwestia potencjalnie rozbudowania korekty, to lepiej widać na wykresie tygodniowym, więc to podejście pod 8700 może być testowaniem odporności podaży, jak na razie jeżeli cena miałaby zakończyć się świeca miałaby się zakończyć takim kształtem na wykresie tygodniowym a jeszcze mamy dzisiaj jutro, no to oczywiście ja będę kierował wzrok no może jeszcze nie wstanę 7200, 6500 ale na pewno 8157 800 to są dwa wsparcia, które tutaj warto przywołać, ale nie wykluczam powstania nowego dołka. Bazując na ostatnich dwóch latach, notowań tego instrumentu, w końcu też mieć jest bardzo wysoko kwotowana. To, to nie jest tani. Metal, patrząc z perspektywy dekad, indeksy. E, sięgamy po taksach, który tworzy nam jedną z większych czarnych świec, przynajmniej bazując na wykresie tygodniowym. Oczywiście e, ona trochę straszy, ale nie zmienia jeszcze za bardzo charakterystyki, długoterminowej charakterystyki wykresu, no bo w tej chwili testowana jest linia poprowadzana po dołkach, a kluczowym wsparciem jest 15700. E, w krótszej jednostce czasu, no to mamy przełamanie, czy też zejście poniżej 16300, która poziomu, który był ważnym lokalnym oporem i taką funkcję przypisałbym mu też i w tej chwili, czyli jeżeli pojawią się białe świece, cena będzie próbowała wyjść powyżej 16 100, no to ta przestrzeń wzrostowa według mnie będzie ograniczona właśnie do, do jednej z tych dwóch żółtych cen. Dzisiejsze minima można byłoby spróbować powiązać z aktywnością byków z ostatnich tygodni, bo lokalne dołki pojawiały się właśnie w okolicach 15 tysięcy. 800 ale 15700 wydaje się być tutaj ważniejsza. ale oba te kolory zielony i niebieski na pewno z perspektywy popytu mogą być tu użyteczne. Teraz tylko pytanie, gdzie pojawi się podaż, czy na pierwszym, czy na drugim żółtym oporze. Tak czy tak, trend pozostaje w tych wyższych interwałach wzrostowych, więc tworzenie nowego szczytu, oczywiście jak najbardziej bierzemy tutaj pod uwagę, bo według mnie na razie nie ma jeszcze takich kluczowych sygnałów ostrzegawczych, żeby coś się pozmieniało z technicznego punktu. Widzenia. Nazdaq. Mamy rozbudowanie sekwencji spadkowej. Próba zejścia poniżej linii opisującej równość korekt, przynajmniej w porównaniu do ostatniej sekwencji. 15200 to jest wsparcie, któremu ja nadam trochę wyższą wagę, więc tak długo jak cena się będzie utrzymała w tym obszarze, powyżej tego obszaru tej zielonej strefy, no to ten potencjał na wzrost jeszcze gdzieś tutaj się będzie pojawiał. Kąt nachylenia linii trendu wzrostowego dość agresywny, ale też pojawiają się takie lokalne sygnały, jak na przykład negatywna dywergencja na wykresie dziennym na wskaźniku MACD, czy też opuszczenie strefy wykupienia przez wskaźnik RSI, to tworzy nam potencjał na to, żeby ten odpoczynek był troszeczkę dłuższy. Ale jak na razie no tutaj nie ma jeszcze jakichś szczególnych tąpnięć, więc pozostajemy w konwencji obserwacji 15200 jako wsparcia. W tej chwili klasyczny taki zygzak jeszcze tutaj wchodziłby w rachubę. Ja usunę to mierzenie kierunkowe, bo ono jest poddane dość dużej próbie. A chciałbym właśnie zwrócić Państwa uwagę na klasyczną, prostą korektę z teorii fal Eliota, bo to jest kształt, który tutaj jeszcze może się uratować, a tym samym też skierować nasz wzrok w stronę północy. US 30, 35 200. Temu poziomowi nadałem dość duże znaczenie, aczkolwiek on szczególną rolę pełni oczywiście w momencie, kiedy pojawiają się tutaj szczyty. Ze wsparciami trochę słabiej, aczkolwiek tutaj znajdziemy jakieś małe, poukrywane dołki, które gdzieś w tej przestrzeni się pojawiały. No ale jeżeli sytuacja się pogorszy na amerykańskich parkietach, to cena może próbować zejść poniżej i wtedy będziemy szukali kolejnych spać. Na razie na dzisiejszą. Według dzisiejszych standardów, według dzisiejszej wiedzy, 35200 jest miejscem, które może być kluczowe. Zobaczymy, czy po południu niedźwiedzie powrócą na parkiet, bo w końcu to Amerykanie narzucają tempo, jeżeli chodzi o swoje indeksy. SP500. Wczoraj zwróciłem Państwa uwagę na 4550. Ja to pokażę, może na, na niższym horyzoncie. Czasu to było, było wsparcie, które bardzo ładnie się broniło. No, historia jednak troszeczkę tworzy nam nowy potencjał. Po okresie względnej stabilizacji, e, pytanie, czy to jest faza dystrybucji w takiej przynajmniej mikroskali. No, wyjście dołem, czyli spadki w 450, sugerują, że tak może być. E, tym samym też no, trzeba zwrócić uwagę na kolejne miejsca, które mogą być tu użyteczne. Dona linia Bollingera na wykresie dziennym, czyli zakres zmienności wynikający z ostatnich ruchów wzrostowych i spadkowych, to jest 4,430. Tu też mniej więcej jest linia poprowadzona po dołkach jako linia trendu. Ostatni, czy też poprzednie wsparcie 4,400 to jest też poziom, który wziąłbym pod uwagę, czyli patrząc z perspektywy takiej strukturalnej, to ten niebieski obszar Wydaje się być tutaj ciekawym miejscem, żeby powstał kolejny lokalny dołek. Tylko im niżej zejdzie cena, tym oczywiście byki będą miały trudniejsze zadanie, żeby wypchnąć ją potem oczywiście na kolejny maksima. Szczególnie, że 4550 ma dość dobrą konotację, jeżeli chodzi o tworzenie takich kluczowych szczytów. Więc może się okazać, że strukturalnie też i tutaj coś się nam pozmienia. Ale na razie jest za wcześnie, żeby takie wnioski gdzieś tutaj. Wysnuwać. Wychamowanie wzrostów przed dotarciem do 2200 przyniosło nam trzy sesje. Przynosi trzecią sesję spadkową, bo na wykresie dziennym tak to wygląda. Powrót do ostatniego szczytu, czyli do 2100. Na razie nie wygląda to jeszcze źle. Mamy tutaj klasyczne zachowanie, czy poprzedni szczyt może zostać zamieniony w dołek. Używam trybu przypuszczającego z panu świadomością, bo jeżeli czarne świece zaczną się rozbudowywać i zajdą poniżej tej niebieskiej strefy, no to chyba trzeba będzie zacząć się martwić, bo i linia trendu wzrostowego będzie wtedy poważnie Naruszana. Na razie wskaźniki, szczególnie MacD, jest w dodatnich wartościach, więc tutaj jeszcze nie ma jakichś zagrożeń związanych ze zmianą trendu, więc wszystkie serie Czarny Świec traktujemy jako korekty, podobnie jak i w przypadku amerykańskich indeksów. Dawno nie zaglądałem do japońskiego Jena, który wyszedł bardzo wysoko, utworzył nam nowe historyczne szczyty, zatrzymał się w okolicach 33. 1900 punktów. Poziom, który może być testowany w ramach rozbudowanej korekty na wykresie tygodniowym, to jest przełamany szczyt 3700. No i widać, że ten scenariusz chyba będzie się powoli też materializował, patrząc z perspektywy tego podwójnego szczytu, który był testowany po raz wtóry na początku lipca. Tam już było jedno naruszenie, a teraz kolejne wyjście powyżej, poniżej 32 300 punktów, więc to wszystko gdzieś zaczyna sprzyjać posiadaczom krótkich pozycji, więc ja się nie zdziwię, jeżeli ta struktura spadkowa się rozbuduje, a to oczywiście zmusi też poszczególne narzędzie do wskazywania, że dany instrument jest relatywnie tani. No. Na razie idę też torem z poprzednich instrumentów indeksowych, czyli że mamy do czynienia z ruchem korekcyjnym, ale tutaj raczej w skalach tygodniowych, a nie dziennych. Przepraszam bardzo za mój głos. Jeżeli chodzi o kolejne instrumenty, to oczywiście tutaj już rezerwuję sobie czas na jutro. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tradycyjne końcu ostrzeżenie o ryzyku.